Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 31. część z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. 31. odcinek nosi tytuł Co oznacza pojęcie Ewangelia Królestwa? Kto ją będzie zwiastował? Kto ją przyjmie? Czyli chodzi o to, kto przyjmie Ewangelię Królestwa? Kto będzie zwiastował Ewangelię Królestwa? I co w ogóle to pojęcie oznacza? Chciałbym krótko odnieść się do tego pytania. Ewangelia Królestwa zajmuje się zwiastowaniem przyjścia Mesjasza, pokazuje jego autorytet i nawołuje do pokuty. Jan Chrzciciel zwiastował właśnie nadejście Królestwa, mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Czytamy to w Mateusza 3, rozdział 2, werset. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Również sam Pan Jezus zwiastował Ewangelię Królestwa. Widzimy to m.in. w Mateusza 4, rozdział 23, werset. Mateusza 4, 23. Jest wyraźnie powiedziane: i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Czyli widzimy jednoznacznie 4:23, że głosił Ewangelię o Królestwie sam Pan Jezus Chrystus. Lecz jako Mesjasz Pan Jezus Chrystus został odrzucony przez jego naród, czyli przez Żydów, i dlatego w swojej dobitnej proroczej mowie na Górze Oliwnej Pan Jezus powiedział, że Ewangelia Królestwa będzie zwiastowana ponownie w przyszłości przez wierzącą resztkę właśnie Żydów. Resztka była omawiana przez nas w 30. odcinku. Czyli będzie to na przykład, tak jak czytamy w Mateusza 24, 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Jednoznacznie, szanowni Państwo, tutaj widzimy, że będzie ta Ewangelia głoszona tuż przed końcem, czyli tuż przed zakończeniem tego okresu, który Pan Jezus tu omawiał, a On omawiał okres siedmioletniego ucisku, tak? Czyli tuż przed Nowym Przymierzem ta Ewangelia będzie głoszona wszelkiemu stworzeniu, a potem nastąpi koniec tego siedmioletniego okresu. Dlatego Pan Jezus tutaj mówi wcześniej, ten koniec z 14 wersetu, wtedy nadejdzie koniec, jest powiązany z końcem 13 wersetu, a w 13, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Czyli koniec, o którym mowa, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie, jest wyjaśniony w 14 wersecie, wtedy nadejdzie koniec. Koniec właśnie tego siedmioletniego okresu. Nie chodzi o koniec życia danej osoby, nie chodzi o koniec zmagań się tej osoby. Ta osoba będzie po tym końcu dalej żyła, ale już będzie zbawiona, już będzie uratowana w sensie uratowanego tutaj życia, ciała, życia cielesnego. I wtedy wejdzie do nowego przymierza, bo nowe przymierze zacznie się po tym siedmioletnim okresie. I to nie będzie, to głoszenie Ewangelii Królestwa nie będzie się działo w ograniczonym zakresie, lecz po całej ziemi. I będzie świadectwem dla wszystkich narodów, bo tak czytaliśmy, wszystkim narodom będzie świadectwo i po całej ziemi będzie świadectwem dla wszystkich narodów, aż po krańce ziemi. Po krańce ziemi, czyli wszędzie, po prostu wszędzie. Ostatnie zdanie mówi bardzo jasno,
że to zwiastowanie Królestwa obejmuje cały świat. I to zwiastowanie Królestwa obejmujące cały świat będzie miało miejsce w czasach końca, na krótko przed przyjściem Pana Jezusa z mocą w celu ustanowienia nowego przymierza. Czyli przed ustanowieniem nowego przymierza już cały świat będzie zaznajomiony z Ewangelią, dlatego w nowym przymierzu jest powiedziane, że nikt nie będzie uczył bliźniego poznaj Pana, gdyż wszyscy znać go będą. No bo skoro Ewangelia będzie już głoszona wszystkim na całym świecie przed nowym przymierzem, zanim nastanie nowe przymierze, to oczywiste jest, że będzie już znana później jako ogłoszona wszystkim. Więc wracając do tego głoszenia Ewangelii Królestwa, niektórzy Żydzi uwierzą tej Ewangelii i zostaną przyłączeni do wierzącej resztki, o której mówiliśmy w 30 odcinku. Również wielka liczba osób z innych narodowości, która nigdy nie słyszała Ewangelii, przyjmie to poselstwo we wierze, o czym czytamy w Objawieniu, 7 rozdział, 9 werset. Objawienie, 7 rozdział, 9 werset. Do 17. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach, i wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i prowadzi i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Czyli jednoznacznie widzimy, że z każdego narodu, języka, ludu i to będą ludzie, którzy w czasie wielkiego ucisku, w czasie tych 7 lat, ostatnich 7 lat przed nowym przymierzem, uwierzą i będą zbawieni. I ty możesz być dzisiaj zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ponieważ zbawienie jest nieutracalne, to możesz być pewien, że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, to raz na zawsze będziesz zbawiony, uratowany. Twoje wszystkie grzechy będą wtedy włożone na Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On wisiał na krzyżu w tych 3 godzinach ciemności, a Ty będziesz uznany przez Boga za sprawiedliwego, czyli takiego, który nigdy nie zgrzeszył, nie zgrzeszy, nie grzeszy. Takiego, który jest sprawiedliwy, uświęcony, a Pan Jezus z kolei został uznany za grzech, za źródło wszelkiego grzechu na krzyżu Golgoty. Wszystkie grzechy zostały na Niego włożone, stał się grzechem za nas. I to jest właśnie doskonała ofiara Pana Jezusa, na podstawie której, przez to, że Pan Jezus umarł na krzyżu, możesz być na zawsze nieutracalnie zbawiony, bo jest to doskonałe dzieło Boże. Więc dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Czytaj Biblię, skrytka 31, 63500 Ostrzeszów. Mój telefon to 739 089 088. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Zachęcam do zamawiania u mnie Nowego Testamentu, chętnie, bezpłatnie.
wyślę taki i zachęcam do kontaktu. Jeśli masz pytania, pytaj. Jeśli potrzebujesz się spotykać z wierzącymi, nie udaje ci się to, to daj znać, być może znam w twojej okolicy jakichś wierzących i chętnie ci taki kontakt zarekomenduję i być może coś z tego wyjdzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.